Cześć, jestem Marcin i witam was w kolejnym odcinku na kanale. To jest kolejny odcinek z Danganronpa po 3 Killing Harmony. I no free time jest, więc posiedziałam w kasynie i zauważyłem, że w kasynie aktualnie mamy odblokowaliśmy dwie nowe gry, więc no fajnie by było je tutaj obczaić na odcinku, bo no do tego jeszcze nie widzieliśmy, więc wiadomo, mówiłem, że nie będzie kasyna, jednak będzie, bo tu są samochody i to wygląda mi na taki trochę Tetris czy coś takiego, więc to może być ciekawe. I na początku mówię, no wspominam o tym, żebyście zajrzeli, jeśli nie widzieliście oczywiście, do poprzednich odcinków i zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo rzadko o tym mówię na filmach. Czasami coś tam powiem pod koniec, nie? A powinienem o tym mówić na początku filmów, bo niektórzy zapominam. Okej, okay, anyway, spójrzmy te samochody. Bo to może być bardzo, bardzo fajne. Postawimy piątkę i już słyszę tą piosenkę, muzykę. Ta, która... Ej, to jest ta minigra z tego. O nie, no pominąłem. O kurde, ej, to jest dzikie. O nie. Wiecie, to jest z rozprawy klasowej, ej. Oni to faktycznie dodali jako minigrę w kasynie. Znaczy, no trochę się to różni, nie? Ale zamysł jest podobny. Przejeżdżamy ludzi. Nie wiem, ciekawe. I ta muzyka, ona jest... No, cudowna. Dobra, patrzcie, w ogóle patrzcie na tło. Cały rozpierdzielony świat. To już przypomina bardziej Danganronpa. Bez skitu. To taki poapokaliptyczny świat, to naprawdę przypomina Danganronpa. Wiecie, najgorszy, najbardziej tragiczne wydarzenie w historii ludzkości. Kto wie, ten wie. W zasadzie każdy, kto to ogląda, powinien pamiętać, co to było i jak to wyglądało. Nie wiem, tak mi się przypomniało, patrząc na... Okej, tego zielonego przejechałem. No, tak mi się przypomniało, patrząc na tło. Fajne. I za 5 otrzymuję 8. To nie wiem. Troszkę też popsułem. Kilka razy, ale... No dobra, niech będzie, nie? Spójrzmy to. Treasure Hunter. To też... Ej, czy to jest ta Gold Mine, czy coś? To też jest podobne. Fuck! Ta muzyka! Nie róbcie mi tak. Flashbacki! Nie! 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 Mam flashbacki! Straszne! Egzekucja ciaki, o nie!
Dlaczego taką muzykę dodaliście? You fucking... źli ludzie. Co ja tu mam zrobić? Chyba tego już nie zdobędę. No cóż, trudno się mówi. Mówi. Okej. Okay. Aha, i tego też już. No super, jestem zajebisty. Jestem dobry w tą grę, obiecuję. No, dosłownie nic z tego nie umiem wyciągnąć. Dobra. Aha. I guess, że zepsułem bardzo mocno, więc otrzymałem 6, a nie wykopałem nic? Wait, what? Zwróciło mi się o jedno więcej. A nic nie wykopałem. Więc jak to działa? Ja nie wiem jak to działa. Ja bym to chciał wykopać. Czy jestem w stanie? Nie jestem w stanie. Zajebiście. O, tu wykopałem. Problem. A nie, dobra. O nie, nie wykopię tego, bo tu jest to... Jakie to jest ciężkie. I co ja mam? Aha. No i tego teraz nie wykopię. Co i teraz? O, tu jest jakaś ryba, której pewnie też nie wykopię, bo nie mam jak to zmienić. Kolory głupie. No i co? Co ja tu mogę jeszcze zniszczyć? To mogę zniszczyć i... Nie wiem, wykopałem jedną rybę. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. Nie, to jest ciężkie. I ta muzyka. Hell no. Nie przypominajcie mi o najgorszej scenie w Dungeon 2. Nie przypominajcie, proszę. Dobra, plan jest taki, bo generalnie mamy free time, nie? Spędzamy czas wolny postaciami, więc zjedźmy się tutaj. Właśnie tutaj mamy maki. Na maki bym coś kupił. Ona jest w bibliotece. Wow, ktoś jeszcze... ktoś właściwy wchodzi do tej biblioteki. Kto by się spodziewał. Tu mamy smugi, jest w jadalni. O! Aha, no Miu jest w, na czwartym piętrze, bo znaleźliśmy ten komputer, no, w poprzednim odcinku. Dużo, dużo miejsc otworzyliśmy nowych. I Miu teraz obczaja ten dupny komputer, który odkryliśmy. Kibo jest tutaj, trzyma gardę chyba. No to wygląda. On siedzi w swoim pokoju, tak samo jak Angie, więc... No niech se siedzą, nie? Niech się cieszą. Kaito jest w pokoju Maki, a Maki ma wyjebany i siedzi u siebie. Jakby no, on jest w jej research labie. Nie w jej pokoju stricte, bo ona jest pewnie w swoim pokoju, w którym śpi, czy leży, czy coś. Albo się zamknęła w nim. Zaraz się dowiemy, czy możemy z nią pogadać, bo ja bym z nią w sumie chciał pogadać. Żeby nie było. No i z Miu też bym chciał. Bo no, teraz mieliśmy tyle czasu,
tyle czasu spędziliśmy z Kirumi. Patrzcie, aż trzy te nabiliśmy. I co? I wyszło jak wyszło. Skurwa. Teraz Maki przejmuje miejsce Kirumi. Dzień dobry bardzo. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może ona nikogo nie zabije. Się przekonamy, nie? Tsumugi też jest git, ale to może kiedy indziej. No i Miu. Więc plan jest taki, bo patrzyłem tutaj, na darmo nie zbierałem tych coinów. Patrzyłem sobie tutaj na jakieś ciekawe rzeczy. I tutaj jest Ostateczna Akademii, bransoletka Ostatecznej Akademii. I to jest tutaj napisane, że to jest symbol przyjaźni. Nawet w obliczach śmierci i rozpaczy. Więc to myślę, że kupimy i możemy dać Maki. Taki symbol przyjaźni, że przechodzimy w pokoju i wszystko jest git. To jest w ogóle dla Ryomy, którego już nie ma. To jest lustereczko dla pokojówki, której też już nie ma. Więc zajebiście po prostu, zajebiście to leci. Co my tu jeszcze mamy? To też wygląda ciekawie. To jest ciekawe. Co to jest? Flaga śmierci, flaga przeżycia. To wiemy, komu damy. To będę musiał chyba się poświęcić. Poświęcić jeden free time. I żeby dać to Kokichiemu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale jeśli mus, to mus, nie? No dobra, no może nie mus, nie? Ale chciałbym zobaczyć, jak to działa, nie? Jakby co to w ogóle jest? Bo tu pisze, że morderca może być wśród nas, więc nie zostanę z wami, schowam się w własnym pokoju. Więc nie wiem, może Kokichi się schowa w swoim własnym pokoju, może da nas spokój. Fajnie by było, nie? A tu jest szansa na zwycięstwo. No tylko 5% szans na to, że uda nam się stąd uciec żywo. Nie wiem, o co z tym chodzi. Ale może to jest po prostu, chodzi o flagę, nie wiem, że komuś damy i może 5% szans na to, że przeżyje. Nie wiem, jakby to miało działać tak szczerze, ale kupię i sprawdzę. To jest książka, która zawiera najgorsze popełnione przestępstwa, głównie morderstwa. I to właśnie tutaj pisze, że te dokumenty nie zostały pokazane publiczności. Czyli tutaj chyba to była książka, w której w pierwszej części dowiedzieliśmy się o Genocide Jack. Tam się wydaje. Nie wiem, to mi przypomina, bo to jest podobny jakby podobny schemat, nie? Czy schemat, no. Podobnie jest podpisana ta książka, bo tamta książka też była prywatna. Nikt nigdy jej nie widział, poza Braku ją oczywiście, bo on tam ma też swoje wtyki. No cóż, co my tu jeszcze mamy? To jest bransoletka kryształowa, która bardzo dużo, no, rzuca się w oczy po prostu, bardzo. Tu są takie jeszcze rzeczy, jakiś misiek czy coś. Nie wiem, w zasadzie to chyba już nic ciekawego, więc nie wiem, tepnijmy się, I guess. Dobra. Czy jest tu jeszcze coś, jakieś więcej informacji o tym, co kupiłem? Chyba nie ma niczego więcej, więc
nie wiem, idziemy do... No Maki. Siema Maki, mam coś dla ciebie, jako, no, znak naszej przyjaźni. Jesteś tu na zewnątrz? Nie, nie ma jej na zewnątrz. Więc pewnie jest w środku, w swoim pokoju, ona jest tam wysoko. Nie mogę po prostu ignorować, co ona powiedziała, bo ja naprawdę wkurzoną. Puk, puk. Dik. Ona wyjdzie. O, wyszła! Już się spodziewałem tego, że nie otworzy, że będzie nas ignorować. Czy wszystko w porządku? Chcesz pogadać? Nie mówiłem, żebyś się do mnie zbliżali. Nie bądź taka, przyniosłem dla ciebie prezent jako znak naszej przyjaźni. Jak masz kogoś zabić, to nie mnie, proszę. No nie. Czyli jednak jest zdenerwowana. Wszystko przez tego małego ciula Kokiciego. Dobra. Czyli nie tym razem. Rozumiem. Zejdziemy do Miu. Fajnie. Zatrzymamy sobie tą bransoletkę i... A może kupimy drugą? Może kupimy drugą? I jedną damy Miu, a drugą damy Maki. Bo ja nie wiem, czy albo dacie jej survival flag? Ja nie wiem, bo to wygląda na coś istotnego. Wiecie co? Bo to może być tak, że to mi pokaże, że to jest key item, więc ja chyba kupię jeszcze raz przynajmniej jedną bransoletkę. Kupię jeszcze jedną bransoletkę i zaraz się przekonamy, jak się uda dać jej flagę, to damy jej flagę, a jak nie, to damy jej tą bransoletkę, bo mam takie dziwne przeczucie, że ta flaga chyba nie, że tą flagę chyba nie będę mógł rozdać. Ale to się jeszcze przekonamy, zaraz zobaczymy. Dobra, teraz wracamy. Szybka teleportacja. Dobra. Siema. Siema Miu. Wiesz co? Jeśli ja umarłam, moja trumna byłaby o wiele lepsza niż to gówno, które widzieliśmy. Okej. Cały kraj, nie, cały świat by płakał po moim odejściu. Chcesz z nią spędzić czas? Dobra, spędźmy. Chcesz stracić dziewictwo zanim umrzesz? To jest zapytanie. Jak przykro. Co? Okej, potrzebuję więcej, żeby mnie zadowolić, dobra. Spędźmy z nią czas. Niech będzie. Miu, ty się tak na mnie... No, nie rzucaj, nie? Ostatnio widzieliśmy, że ty tam bardziej do kibo zarywasz, więc no, ja ci tam... Ja wam nie będę wchodzić w drogę, nie? Dobra, dajmy jej ten prezent. Spójrzmy, czy można jej to właściwie dać. Dajcie to jako prezent? Mogę! Sure.
Okej. Prawdopodobnie użyję to moich wynalazków, więc dzięki, wezmę to. Chcę, żeby ci dziękowała. Powinnaś, ty mi powinieneś dziękować, że to w ogóle od ciebie zabrałam. Aha! Okej. Niech będzie. I... Kaito. No cóż. Co oni tacy pobici? Co im się wydarzyło? Czy ten zielony ich pobił? O, jak to przykro wygląda. To jest ogłoszenie ostatniej akademii. Jest 10. 22. Pora położyć się spać. Wasza dwójka powinna spać razem w jednym dużym łóżku. A to nie tak, że cała nasza trójka powinna spać w jednym łóżku, w jednym dużym łóżku? Okej. Wow, oni są tak blisko siebie, to fajnie, no zajebiście, ale dlaczego są tak pobici? Nie wiem, czy jesteśmy tak blisko. Dobra, czas spać, niedźwiedzie. Myślałem, że Kaito puka do drzwi, a nie puka, więc o co chodzi? A tak bym się położył do łóżka. I dobra, idziemy spać. Nie no, dobra. Angie, co ty tu robisz? Shuichi, co ty tu robisz? To samo mógłbym zapytać ciebie. Co? Rozmawiałam do kogo? Ale o kim ty mówisz, że przekazujesz wiedzę Atuły, bo ktoś tam nie słyszy jego głosu, ale kto? O kogo chodzi? Czy ona śpi, czy nie wiem? Bayonara! Bayonara, Shuichi. Widzimy się jutro. I wróciła chyba do łóżka, dobra. No, magiczne show Himiko też było pomysłem Angie. Co ona tym razem planuje? Ona lepiej niech nic nie planuje, bo to skończy się tragicznie. Skończy się naprawdę... Naprawdę chujowo. Puk, puk. Aha! Nie ma go w pokoju. Kaito, ty chamie. Zostawiłeś mnie. Nie no, on by mnie zostawił przecież. Przecież to jest fajny ziomal. Wygląda to, że Kaito tutaj nie ma. O, jest, przyszedł. Sorry, że się spóźniłem. Miałem problem, żeby ją tu przywieźć. Ją? I przyszła Maki. Wiedziałem. To było oczywiste. Ją wziął na trening. Dlaczego Maki tu jest? Też bym chciała wiedzieć. Okej. Ktoś napierdalał w dzwonek, aż otworzę. To brzmi dosłownie, to brzmi tak bardzo jak Kaito. Wtedy ten gościu złapał mnie za rękę i
przywlekł mnie tutaj. I ona się nie broniła? To jest podejrzane. Nie martw się o takie małe szczegóły. Będziemy trenować. To będzie o wiele bardziej zabawne w trójkę niż w dwójkę. Trenować. Nasza trójka. Czy to naprawdę z takiego powodu mnie tutaj przytargałeś? To jest głupie, wracam. Nazywasz to głupie? Jeśli bohater chce pokonać dużego złoczyńcę, musi trenować, trenować i trenować. I więcej trenowania. To jest właśnie ten trening. Jest ważny dla bohatera, jak mnie. Okej, rozumiem. Czy naprawdę myślisz, że ta szalona... No, że ta szalona odpowiedź mnie tutaj powstrzyma? Mnie tutaj zatrzyma? To wciąż jest głupie. Wracam. Czekajcie. Nie mówię, że jestem bohaterem, po prostu... Taka perspektywa. Nawet super zwierzaki myślą o sobie jako bohaterowie. To samo dotyczy się was. Jesteście bohaterami swojej własnej historii. Więc zachowujcie się w taki sposób. Okej. To jest niezłe. To jest niezła motywacja w sumie. Do tej pory to wyglądało tak, jakby on się czuł tym bohaterem, tym głównym postacią. I spychał innych na drugi plan. Na przykład Shuichiego. Spychał go na drugi plan. Mówił do niego, że jest jego sidekickiem. A teraz to bardziej wygląda tak, że on po prostu widzi siebie jako tego bohatera, bo każdy powinien w sobie widzieć bohatera. To już ma więcej sensu. Jak długo zamierzasz uciekać? Co? Kaito zbliżył swoją twarz do Machi. O kurde. Twoja maska opada. Widzę to, jak na ciebie patrzę. Jak ciebie dzisiaj widziałem. Dobra. Okej, udaję. Dobra, to co ona mówiła w ostatnim odcinku, że udawaj się, że mnie tutaj w ogóle nie ma. Nie jesteś tą okropną osobą. Nie jesteś taka okropna, jak inni myślą. Jesteś po prostu tchórzem. Ja bym się bał tak powiedzieć, nie? Do niej. Ja bym uważał. Hej, kto jest w ogóle twoim wrogiem? Moim wrogiem? Nie musisz mi mówić. Póki wiesz sama. Czy oboje wciąż chcecie uciekać od swojego wroga? Uciekać? Tak, wciąż uciekacie. To jest żałosne.
Jeśli chcesz się temu przeciwstawić, nawet odrobinę, musisz trenować, by stać się silniejszym. Co? O! Maki tutaj jest trochę już... Już rozruszyła się, nie? Już tak się zdenerwowała. Czy ona go nie zabije? Przecież jest ostatecznym asesynem. Hey! Więc co zrobisz? Hej Kaito, jest okej. Okay. Nie musisz. Wie, dobrze. Zrobię to. Co zrobisz? Nie zrozumie źle. Wcześniej mnie bardzo błagał. Błagał mnie wcześniej o to i odmówiłam. Więc zrozumiesz. Jedynym sposobem, żeby wytrzymać z takimi idiotami jak on, jest po prostu poddać się. Okej, okay. Znowu go wyzywają od idiotów. Nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Okej. Okay. To było niezłe. Ale lepiej się przekona. Lepiej się przygotuj. Nie będę ci dawać fory, bo jesteś dziewczyną. Ona tobie będzie dawać fory. Więc co zrobimy? Najpierw 100 pompek. I goście zrobi z 30. Ona zrobi 100, 110, a on zrobi z 30, tak będzie. Okej. Okay. Ej, ale Maki tu nie ma. Możecie ją pokazać nawet. To by była fajna miniaturka. Nieźle, Shuichi. No, stajesz się lepszy. Haha, Kaito, ty razem się nie poddawaj. Liczę twoje pompki. Teraz jestem w dobrej formie. Z łatwością zrobię 50 pompek. Myślałem, że zrobimy 100. Co z tobą, Maki? 100 może być za ciężko. O, jest! Jak napierdala! Oni są w szoku. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Ona nie potrzebuje przerwy. Ja mówiłem, ona to jest bestia. 91, 92, 93. Co? Tak szybko? Wow. Okej, okay, to actually dobre. 100. Zrobiłam. Zmiażdżyła ich. Rozjebała ich. Już skończyłaś. Oni już mają, nie wiem. Oni pewnie przy 40. Do 50 pewnie dobijają. A ona już skończyła 100. Nawet się nie zmęczyła. Wygląda to, że już trenowałaś, co? Nie, niemożliwe, żeby wcześniej trenowała. Jako ostateczny assassin? Skąd? Czy nie oddychało ci się trochę za ciężko? Może za dużo robicie naraz? Tak, te wymówki. Zanim tu przyszedł, jeszcze się rozgrzewałem.
Już zrobiłem 500 pompek. Tak, na pewno, tak było. Kajto, to było najlepsze kłamstwo. To było naprawdę najlepsze kłamstwo, z której mogłeś wyskoczyć. To było tak oczywiste kłamstwo. Za 500 pompek. No way. Więc skoro skończyliśmy, wracam do swojego pokoju. W porządku. Jutro też trenujemy. Lepiej się pojaw. I ona to chyba ma w dupie. Maki zignorowała Kaito i wyszła. Bez słowa. Ale to było fajne. Dlaczego ona musi być taka trudna? Kaito, dlaczego to wszystko robisz? Żeby jej pomóc? Jeśli ktoś jest słaby, to trzeba mu pomóc. W tym przypadku to chyba ty jesteś słaby. No, dla astronautów teamwork to jest najważniejsza rzecz. Jeśli ktoś jest słaby i cierpi, to nie można go pozostawić w tyle. Jest słaby i cierpi. Maki? Nie wiem, czy słowo słaby pasuje w tym przypadku. Czyli ty, Shuichi, jesteś trochę inny. W twoim przypadku jest trochę inaczej. Co rozumiem? Co masz na myśli? Aha. Nic takiego. Po prostu daję, róbmy pompki. Jesteśmy w połowie. No właśnie. Ty też jesteś w połowie, no. Nie słyszałeś? Już robiłem 500 pompek wcześniej. Tak. Nieźle, Kaito. Super kłamstwo. Dobra, tu byliśmy do sety. I wróciliśmy do pokojów. No, jest to taki zmęczony. Tymczasem Maki, która zrobiła stówę w, nie wiem, w 5 minut i się ani nie zmęczyła. Ona nas absolutnie rozjebała. To było okropne. Kaito przyniósł Maki. Naprawdę jest szalony. Szalony koleś. No, crazy man. No cóż. No, kto by nie chciał mieć przyjaciółkę zabójczynią, asasyna. No, kto by nie chciał, nie? Nie wiem, mam wrażenie, że Kaito tam chce więcej niż przyjaźni od niej. Takie mam wrażenie, tak trochę jak Miu i Kibo. Ale nie wiem, może to tylko wrażenie, kto wie. Nie, myślę, że specjalnie tak zrobili, że hintują. Okej. Ciekawe. Ciekawy sen mamy. Sen. Teatr Monokumy. Okej. No dobra, to jest nieistotne. No, kurde. Kościół. Ale że Monokumy nie ma, że jest ten gość... Oj, Slowsuit jeszcze! Would you like to use low? Yes! No, żebym ja się nie zgodził. Okej, okay. Z kim tym razem? Jak będzie Maki? Okej, okay, nie, jest tenko. Ej, to by było dużo Maki na jeden odcinek. Jest tenko.
O Jezus. Trzy kropki? Trzy kropki. Co my tu robimy? Dobra. Ale... Właśnie, jak to ma działać? Bo Teńko nie lubi mężczyzn. Co ja się wkopałem? Co się dzieje? O co ci chodzi? Brother Shuichi? Bracie Shuichi, proszę proszę wytłumacz. Okej. Dlaczego jesteś taki zaskoczony? Nie jestem twoim bratem. Tak, jesteś. Okej, okej, okej. Spokojnie, nie bij mnie. Nie bij mnie. Od kiedy, co i jak? Jesteś wspaniałym wojownikiem. Co? Od kiedy? O co jej chodzi? Wygląda na to, że to jest jej wyobraźnia. Nie mogę tego zepsuć. Nieważne, bracie, o co chodzi? Nie wiem, o co tobie chodzi. Już ci mówiłam. Możesz robić wszystko, co chcesz. Ze mną dzisiaj. Ok. Okej. Nie mam pytań. Trzy kropki. Ja bym też nie wiedział, o co chodzi, nie? Ja bym nie wiedział, co mam odpowiedzieć. Ja pojawiam się tak... Nagle się tak pojawiam. I nagle takie rzeczy do mnie mówi. Mnie nazywa bratem. No, ja bym miał takie, what the fuck, nie? Co ci chodzi? Co ty ćpałaś? Ja co? Słyszałeś? Mówiłem, że możesz ze mną robić, co chcesz. Tamina. What? Sorry, ja... Czy na to się zgodziliśmy? Dokładnie. Jak wygrasz sparring. Jak wygrasz sparring, to wtedy możesz ze mną... Okej, ale... Śmiesznie by było, jakby ona faktycznie okazało się, że ma brata. Chociaż nie wiem, czy to by było aż takie śmieszne. Chociaż nie wiem. Mam wrażenie, że nie ma, dlatego ma takie dziwne wyobraźnie. Okej, okay. Czyli... Odwrotnie by było, jakby ona wygrała. Dobra. I w jaki sposób Shuichi ją pokonał? Nie mamy pojęcia. Nie dowiemy się, jakiej magii użył. Nie wiem, a może Shuichi tak naprawdę jest jakimś mistrzem spinjitsu? nie wiadomo. Wygrałem z Tenko? Chyba tylko w śnie. Myślę, że tylko w śnie takie coś miałoby miejsce. Tenko by nigdy nie przegrała z mężczyzną. Chyba, że... Cóż. Chyba, że chciała przegrać, co też bardzo możliwe. Okej, jej fantazje. Fantazje Tenko. Co to jest za relacja? Okej, zacznijmy nasz... naszą umowę. Jeszcze mi nic nie zrobiłeś, co? Jestem gotowa.
What? Mogę o coś zapytać? Brother Shuichi, co jest? Ale... Dlaczego ona to teraz mówi tak, jakby jej to przeszkadzało? Nie, ja nie rozumiem. Pomyślę, że widzisz mnie jako swoją przepiękną młodszą siostrę. Jestem zaszczyt. To jest dla mnie zaszczyt. A Shuichi ma takie... Co ty pierdolisz? O czym ty gadasz? Ale... Deal. To deal. Co? Podjęłam to wyzwanie z całą moją duszą, jako ostateczna mistrzyni Aikido. Okej, wygrałeś w uczciwy sposób. Ale... Żadnych ale. Co? Tylko ja cię nie mogę nic zrobić. Okej. Jest chyba rozczarowana. Bardzo to szanuję. Teraz jestem zdenerwowana. Okej. Czym ja jestem? nie rozumiesz? Ja chcę, ja naprawdę chcę, żebyś cokolwiek... Uspokój się, kobieto. Naprawdę? Shuichi stąd chce wyjść, on jest... On nie ma na to ochoty, on chce po prostu uciec. Okej. Okej. Co? Ona właśnie mu wyznała miłość. Shuichi jak wstanie rano, on będzie ją unikać, nie? Jak z Angie było jeszcze git. Z nią? Tego się też nie spodziewałem po niej, nie? Ale... Dude, to do niej nie pasuje. Chyba, że ona udaje. Faktycznie taka jest. Chyba, że udaje, że przy innych. Kto wie? Wiedziałam. Twoja miłość należy do Neo Aikido. Okej. Tak bardzo się starałam, żebyś mnie zauważył. Ale nigdy nie patrzyłeś w moim kierunku. Teraz będę jeszcze rzadziej patrzył. więc dlatego... To była jedyna rzecz, jaką mogłam zrobić. Tenko, przykro mi. O nie, ale teraz i będzie smutno. Nie musisz przepraszać. Ja zaakceptuję to. To kara za moją samolubność. O. Ale. Okej, wstrzymałem w oczy. Dobra, spokojnie, nie? Zostaj mi spokój. Powiedziałam to, nie wierzę, że wreszcie to powiedziałam. Okej.
I almost positive. No tak, jestem pewny, że na pewno to już robiłaś. Co? Ja to powiedziałam. Moje najskrytsze uczucia. To prawda, on się w ogóle nie przejął. On to ma w dupie. Jestem naprawdę poważna, teraz jestem twoja, tylko twoja. Braci Shuichi, jak chcesz, to wiesz. Aha. Aha. Dobra, to jest koniec. No cóż, ona jest gotowa na wszystko, na zawsze, na kiedy chce, dobra. A Shuichi ma wyrąbane, więc I guess dzięki, nie? Ale niepotrzebne mi to. Nie wiem, to było dziwne. Jest 8 rano, witajcie. Okej. Czy my mamy się... Czemu ona... Chyba jej nie smakuje. Chyba niebieski soczek jej nie smakuje. No cóż. Co? Już rano? Ostatnia noc, Stenko. Czy to był sen? Pamiętam coś o tym, że byłem jej bratem. Dobra, mamy się spotkać w sali gimnastycznej, co? Mam złe przeczucie. Dobra, zostawmy to po prostu. Niech tyle wystarczy na jeden odcinek. No cóż, co dzisiaj zobaczyliśmy? No, spędziliśmy czas z Miu, ale to nic ciekawego. Zobaczyliśmy nowe gry w kasynie. Nie wiem, z Miu tam spędziliśmy czas, ale nic ciekawego się nie wydarzyło. Ciekawy był w sumie trening z Kaito. No, to, że Maki dołączyła. I głównie to Stenko. To było, no nie powiem, że nieciekawe. Było to naprawdę ciekawe. Naprawdę, tego się też nie spodziewałem po Temko, tak jak po Angie się nie spodziewałem takiego zachowania. Tak, po Temko się nie za... Przecież ona nie lubi, no tak jak Shuichi sobie pomyślałem, przecież ona nie lubi mężczyzn. Więc dlaczego akurat do brata ma zarywać? Ona pewnie nie ma brata, dlatego mówi na Shuichi brat, ale... Co? Nie rozumiem. Tenko, proszę... Gdzie ona jest? Tutaj. Tenko, proszę. Wytłumacz mi. Patrzcie, ma nawet dislike. W dislikes ma men. Ona nie lubi mężczyzn, więc... Jak to się łączy niby? Ja naprawdę, ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. To jest paradoksalne jakieś. No ale nie wiem. Nie wiem, może ktoś rozumie, może ktoś wytłumaczy, bo ja nie rozumiem. Nie rozumiem, jak można nie lubić mężczyzn, ale lubić swojego starszego brata, nie? To jest, co kurwa? Tenko, ty jesteś normalna. Nie wiem, kurwa, nie, po prostu nie wiem. I mi się to wydawało, że Tenko to bardziej do Himiko, nie? Coś tam zrywa. A Himiko nie chce, bo Himiko nie jest może chętna, a ona jest. Nie wiem, myślałem, że to tak wygląda, nie?
tak wygląda ta relacja. A tu się okazuje, że ona ma jakieś dziwne fantazje z braciszkiem. Nie wiem, zostawmy to na tyle. To tyle w tym odcinku. No, tak. Nie mam nic do dodania. Trzymajcie się. Cześć. Threshold.